Lidice to wieś i gmina w Czechach, położona w kraju środkowoczeskim, w powiecie Kladno, na północny zachód od Pragi. Liczy obecnie 555 mieszkańców. Niemiecka zbrodnia w Lidicach to ludobójstwo z okresu II wojny światowej, dokonane 10 czerwca 1942 roku. Przez członków służb mundurowych nazistowskich Niemiec, czyli SS, Gestapo i ORPO we wsi Lidice, ówcześnie położonej w protektoracie Czech i Moraw, a obecnie w Czechach. Stanowiła część odwetu, za przeprowadzoną 27 maja 1942 roku przez dwóch wyszkolonych w Wielkiej Brytanii bojowników operację Antropoid, w wyniku której. Śmierć poniósł protektor Czech i Moraw, Reinhard Heydrich. Lidice zostały wybrane jako obiekt odwetu z powodu błędnego powiązania niektórych mieszkańców tej miejscowości z wykonawcami operacji Antropoid i antyniemieckim ruchem oporu w trakcie śledztwa przeprowadzonego przez Gestapo. Sprawcy zbrodni rozstrzelali na miejscu wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia. Zaś kobiety i dzieci przewieźli do szkoły w pobliskim kladnie, skąd następnie zdecydowaną większość z nich wysłali do obozów koncentracyjnych, gdzie wiele z nich zmarło. Niewielka liczba lidickich dzieci została poddana germanizacji poprzez umieszczenie w niemieckich rodzinach lub w domu dziecka w Puszczykowie. Podczas masakry w Lidicach zginęło 340 z 503 ich mieszkańców. 192 mężczyzn, 60 kobiet i 88 dzieci. Po usunięciu mieszkańców wsi, wszystkie jej zabudowania zostały zburzone, a teren wyrównany przy pomocy buldożerów, co miało zatrzeć wszelkie ślady ludzkiego osadnictwa na tej ziemi. Po II wojnie światowej Lidice zostały odbudowane 300 metrów od pierwotnego miejsca, które z kolei przeznaczono na urządzenie tzw. Pomnika Lidice, kompleksu łączącego zbiorowy grup lidickich mężczyzn, pomnik i muzeum tragedii z 1942 roku. Do odbudowanej wsi powróciły po wojnie 143 ocalałe mieszkanki i 17 ocalałych dzieci. Masakra w Lidicach Stała się jednym z najbardziej znanych przykładów okrucieństwa nazistowskich Niemiec. Na całym świecie spotkała się z niedowierzaniem i gniewem, a także z wyrazami solidarności. Doczekała się licznych form upamiętnienia i odniesień w kulturze. 23 września 1941 roku zaciekły nazista Reinhard Heydrich. Otrzymał nominację na protektora Czech i Moraw, aby umocnić tam panowanie trzeciej Rzeszy. Brytyjczycy unikali zamachów na hitlerowskich dostojników, ponieważ nie chcieli wywoływać niemieckich represji wobec ludności cywilnej. Jednak decyzja o zabiciu Heydricha zapadła, gdyż skutecznie zwalczał on czeską opozycję, aresztował jej członków i prawdopodobnie mógł odkryć niejawną współpracę. Wilhelma Canarisa, jednego z przywódców niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej z Brytyjczykami. Inną z przypuszczalnych przyczyn zorganizowania zamachu był nikły sprzeciw czeskiego ruchu oporu wobec okupacji hitlerowskiej i tym samym niska pozycja polityczna Czechosłowacji w obozie aliantów. Pomysłodawcą zamachu był Franciszek Morawiec, szef czechosłowackiego wywiadu. Do akcji wyznaczono dwóch żołnierzy: Józefa Gabcika i Karela Swobodę. W wyniku urazu czaszki, jakiego doznał Swoboda podczas szkolenia, jego miejsce zajął Jan Kubiś. Kubisz i Gabcik byli przyjaciółmi, mimo iż pierwszy był Czechem, a drugi Słowakiem. Obaj przeszli szkolenia w obozach treningowych SOE w Szkocji. Początkowo planowano zrzucić ich do Czech między 7 a 10 października. 41 roku w czasie nowiu umożliwiającego nocny lot tak aby przeprowadzili zamach 28 października w dniu narodowego święta Czechosłowacji ostatecznie zrzucono ich w nocy z 28 na 29 grudnia 41 roku wraz z innymi grupami żołnierzy Silver A i Silver B nawigator jednak pomylił Pragę z pilcnem. I zamachowcy zostali zrzuceni w inne miejsce niż planowano, czyli w pobliżu miejscowości Nechwizdy. Przez kilka miesięcy obserwowali Heidricha i jego otoczenie. Po rozpowszechnieniu się plotek, jakoby protektor po wizycie u Adolfa Hitlera w dniu 27 maja 42 roku miał nie wrócić do protektoratu Czech i Moraw, ustalono termin zamachu. Gapcik i Kubisz podjęli decyzję o zamachu w kwietniu 42 roku, a 27 maja, zgodnie z planem, zaatakowali. Pomogło im szczęście, gdyż Heydrich czuł się na tyle bezpiecznie w Pradze, że najczęściej jeździł bez eskorty swoim Mercedesem z numerami rejestracyjnymi SS 3, co miało oznaczać, iż był trzecią osobą po Hitlerze i Himmlerze. Gabcik miał za zadanie stanąć naprzeciw auta Heydricha i strzelić, natomiast z tyłu ubezpieczał go Kubisz. Józef Walcik dał sygnał lusterkiem, że protektor nadjeżdża swoim Mercedesem. Gabcik zgodnie z planem wbiegł na jezdnię, jednak broń zawiodła i nie wystrzeliła. Kubisz rzucił z tyłu pod samochód granat. Jego eksplozja spowodowała, że Heydrich odniósł poważną ranę w lewy bok. W jego ciało, oprócz odłamków, wbiły się drzazgi z samochodowej stolarki i kawałki końskiego włosia z tylnej kanapy. Jednocześnie adiutant protektora, Johannes Klein, rzucił się w pogoń za uciekającym gabcikiem. W tym samym czasie Heydrich i Kubisz zaczęli strzelać do siebie nawzajem. Heydrich w ferworze walki z początku nie zauważył, że jest ciężko ranny. Miał pęknięcie śledziony, uszkodzenie lewego płuca przepony i ogona trzustki. Wkrótce jednak utracił siły, a Kubisz zbiegł. Obaj, Gabcik i Kubisz uciekli w przekonaniu, iż zamach na Heidricha nie powiódł się. Rannego protektora przewieziono do szpitala Bulowka, gdzie w obawie przed dobiciem kategorycznie odmówił, aby operował go czeski lekarz. Postanowił czekać na przybycie specjalisty z Berlina, ponieważ jednak nie miałby szans przeżyć tak długo zoperowali go wspólnie Józef Holbaum z Uniwersytetu Karola i Walter Dick ordynator chirurgii na Bulowce w toku zabiegu wycięli śledzione wraz z utkwionym w niej odłamkiem granatu zszyli pozostałe urazy narządowe dokonali resekcji strzaskanego 11 żebra dwukrotnie przeprowadzili transfuzję krwi podali antytoksyny przeciw tężcowi i zgorzeli gazowej. W kolejnych dniach po operacji stan Heydricha stopniowo poprawiał się pomimo przejściowych epizodów gorączki. Pacjent przyjmował liczne wizyty rodziny i dostojników państwowych Trzeciej Rzeszy. Około południa 3 czerwca zapadł jednak niespodziewanie w głęboką śpiączkę i zmarł na zajutrz o 4.30 rano, w ósmej dobie po zabiegu. Bezpośrednia przyczyna śmierci protektora Czech i Moraw nie została bezspornie ustalona. Herwig Hamperl i Günter Weyrich z Uniwersytetu Karola, przeprowadziwszy sekcję, stwierdzili oznaki śmiertelnego zakażenia wywodzącego się z rany pooperacyjnej, ale Hamperl w latach 70. wycofał się z tego twierdzenia i zaprzeczył, jakoby w organizmie Heydricha Dało się zaobserwować zmiany narządowe, wskazujące na poważną infekcję. Obecnie za najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu uznaje się zatorowość płucną z ostrym sercem płucnym, wywołaną przez długotrwałe unieruchomienie po zabiegu. Obalona została hipoteza, według której granat użyty w zamachu miał być zatruty toksyną botulinową. Zamachowcy ukrywali się w domu pielęgniarki Czerwonego Krzyża i członkini ruchu oporu Marii Morawcowej w dzielnicy Ziszkow. Zdawali sobie sprawę z zagrożenia, jakie wisiało nad rodziną Morawców. Dlatego zdecydowali się ukryć w krypcie prawosławnej cerkwi katedralnej świętych Cyryla i Metodego w praskiej dzielnicy Nowe Miasto. Morawcowa została wydana przez Karela Ciurde. Spadochroniarza z grupy desantowej OutDistance i popełniła samobójstwo, połykając truciznę na oczach męża i syna podczas próby jej aresztowania przez Gestapo w nocy z 16 na 17 czerwca 1942 roku. Gestapo brutalnie przesłuchiwało jej męża Aloisa Morawca i syna Wlastimila, który był łącznikiem ruchu oporu. Wlastimil załamał się w śledztwie i wyjawił miejsce pobytu zamachowców. Następnie Alois i Wlastimil zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego Mauthausen i zamordowani. Akcją pojmania zamachowców dowodził Heinz Panwitz. 18 czerwca 1942 roku kościół został otoczony przez niemieckich żołnierzy, SS-manów i gestapowców. Po kilkugodzinnej walce Gabcik, Walcik, Jarosław Szwarc, Jan Hrubi, Adolf Opalka i Józef Bublik popełnili samobójstwo w okrążonym kościele. Kubisz, zraniony odłamkami granatu na górze kościoła, stracił przytomność. Zmarł w pojeździe sanitarnym w czasie transportu do szpitala. Niemcy jeszcze tego samego dnia rozstrzelali 115 przetrzymywanych w więzieniach zakładników, w tym byłego premiera rządu Czechosłowackiego Aloisa Eliasza. Niespodziewana i kompromitująca dla służb bezpieczeństwa III Rzeszy, śmierć jednego z najwyższych niemieckich dostojników, wywołała u przywódcy III Rzeszy, Adolfa Hitlera, wściekłość i żądzę odwetu. W pierwszych dniach po zamachu Gestapo i SS wytropiły i zamordowały na terenie protektoratu Czech i Moraw agentów. Członków antyniemieckiego ruchu oporu oraz każdego podejrzanego o zaangażowanie, w zabójstwo Heydricha. Łącznie ponad tysiąc osób. Ponadto trzy tysiące Żydów deportowano z getta Theresienstadt do obozu zagłady. W Berlinie zaś aresztowano pięciuset Żydów, z czego stu pięćdziesięciu dwóch z nich stracono w dniu śmierci protektora. 9 czerwca 42 roku. Tuż po przeprowadzonym z państwowymi honorami pogrzebie Reinharda Heydricha, Karl Hermann Frank, wyższy dowódca SS i policji w protektoracie Czech i Moraw, mający ambicje przejęcia stanowiska protektora, przedstawił Hitlerowi plan dalszej zemsty za śmierć Heydricha. Według niego wymordowani powinni zostać mieszkańcy wsi Lidice, położonej około 20 kilometrów na północny zachód od Pragi. Zamieszkała przez 503 osoby wieś, została wybrana jako obiekt odwetu w wyniku zdarzenia z 3 czerwca 1942 roku, które dało podstawy do powiązania jej z zamachowcami i ruchem oporu. Tego dnia Jarosław Pala, właściciel fabryki baterii w Slanach, otrzymał list miłosny zaadresowany do jednej z pracownic fabryki, Anny Maruściakowej wówczas nieobecnej w pracy z powodu choroby. Autorem listu był tajemniczy Milan. List wzbudził upali podejrzenia związane z ewentualnym uczestnictwem jego autora w zamachu na Heydricha, w związku z czym niedługo później powiadomił miejscowy posterunek żandarmerii, a następnie dał go przybyłemu do jego biura w fabryce funkcjonariuszowi Franciszkowi Wybiralowi. Ten potem przekazał list swojemu przełożonemu komendantowi Żandarmerii, Franciszkowi Polakowi, który niezwłocznie poinformował o nim urząd Gestapo w kladnie. Funkcjonariusze nazistowskiej tajnej policji jeszcze tego samego dnia aresztowali Annę Maruściakową, która w trakcie przesłuchania wplątała w sprawę zamachu mieszkającą w Lidicach rodzinę Choraków, znanych sympatyków aliantów, ich syn Josef. Przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie służył w podległej RAF czechosłowackiej 113 eskadrze bombowej. Wkrótce ujęli także i poddali brutalnym przesłuchaniom Milana, który okazał się nim być pracownik kladeńskiej huty żelaza Wacław Zicha, żonaty 23-latek, który tajemniczo podpisanym listem chciał zakończyć romans z 19-letnią Maruszciakową. Na podstawie jego wymuszonych brutalnym traktowaniem zeznań gestapowcy ukuli rzekome powiązania niektórych mieszkańców Lidic z zamachem na protektora Czech i Moraw. 24 października 1942 roku Żicha i Maruściakowa zostali straceni w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Natomiast w dotyczącym rodziny Choraków, osobnym śledztwie gestapo, Ostatecznie nie znalazło żadnego związku między tą rodziną a śmiercią Heydricha. W tym samym dniu, w którym Frank zaprezentował plan zagłady Lidic, Hitler, zdeterminowany by ukarać Czechów, bez względu na ich rzeczywisty współudział w zamachu, wydał w Berlinie rozkaz dotyczący dalszych losów wsi o następującej treści: wszystkich dorosłych mężczyzn rozstrzelać: wszystkie kobiety, przetransportować do obozów koncentracyjnych. Wybrać dzieci, które można poddać germanizacji i przekazać je rodzinom SS w Rzeszy. Resztę dzieci wychować w inny sposób. Wieś spalić i zrównać z ziemią. Jeszcze we wtorek 9 czerwca 42 roku, kilka godzin po rozkazie Adolfa Hitlera, Lidice Otoczyły jednostki SS. O 21:00 do wsi wjechało 10 ciężarówek, pełnych żołnierzy, policjantów i gestapowców. Miejscowego wójta zmuszono do wydania wszystkich dokumentów gminy i kosztowności, a po północy wszystkich mieszkańców wyprowadzono z domów. Nikomu nie pozwolono opuścić wioski, a każdy, kto próbował uciekać, został zastrzelony. Wszyscy mężczyźni w wieku powyżej 16 lat, w sumie 173, zostali oddzieleni od reszty mieszkańców i zamknięci w piwnicy, stodole oraz oborze gospodarstwa Rodziny Choraków. Następnie wyprowadzano ich w dziesięcioosobowych grupach, ustawiano w szeregu przy stodole i rozstrzeliwano. Ściany stodoły obłożono materacami celem zapobieżenia rykoszetowaniu pocisków. Cała akcja trwała od świtu do godziny szesnastej po południu. Chociaż rozstrzelani mieli zostać wyłącznie mężczyźni starsi niż szesnastoletni, wśród ofiar zdarzali się też młodsi. Najmłodszą był Józef Chronik, w momencie śmierci nie mający ukończonego piętnastego roku życia. Wśród rozstrzelanych znalazł się także ksiądz Józef Sztemberka, proboszcz miejscowej parafii św. Marcina. Który w przeddzień tragedii przebywał poza Lidicami, i który został potajemnie ostrzeżony, aby nie wracał do wsi. Ten jednak pospiesznie pojechał do Lidic, chcąc umrzeć wraz ze swoimi parafianami. Ciała zamordowanych nie były usuwane. Kolejni mężczyźni, którzy przychodzili pod ścianę śmierci, musieli stanąć przed zwłokami uprzednio zamordowanych, a Pluton egzekucyjny za każdym razem cofał się o krok. Dopiero po rozstrzelaniu wszystkich mieszkańców zwłoki pogrzebano w masowym grobie wykopanym przez więźniów z położonego nieopodal obozu koncentracyjnego w Terezinie. W Lidickiej zbrodni uczestniczyli między innymi dowódca urzędu Gestapo w Kladnie, SS-Hauptsturmführer Harald Wisman i jego zastępca, SS-Sturmscharführer Thomas Thompson. Od godzin porannych 10 czerwca przeprowadzanie egzekucji osobiście nadzorował Karl Hermann Frank. Jeszcze przed zamordowaniem lidyckich mężczyzn, miejscowe kobiety i dzieci zostały przewiezione do Kladna, gdzie umieszczono je w miejscowej szkole. Następnie siedem kobiet zabrano do Pragi i tam zastrzelono, a pozostałe, w sumie 195, wysłano do obozu koncentracyjnego Ravensbruck. Gdzie 49 z nich zmarło, 7 zabito w komorach gazowych, zaś pozostałe straciły życie z powodu fatalnych warunków i brutalnego traktowania przez strażników. Zgodnie z rozkazem z 9 czerwca, te dzieci z Lidic, które naziści uznali za najbardziej wytrzymałe, miały zyskać nową tożsamość poprzez germanizację za sprawą życia wśród Niemców. Ostatecznie, Los taki spotkał dziesięcioro dzieci. Troje wysłano na wychowanie do rodzin niemieckich, zaś siedmioro z osiemdziesięciu dziewięciu, przetransportowanych pociągiem do łodzi, do obozu internowania urządzonego w dawnej fabryce, umieszczono w domu dziecka w Puszczykowie niedaleko Poznania, gdzie następnie poddano je reedukacji. Pozostałe osiemdziesiąt dwoje lidickich dzieci. 2 lipca 42 roku przewieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, w którym zostały uduszone w mobilnych komorach gazowych. 16 czerwca 42 roku w Pradze rozstrzelano kolejnych 26 mieszkańców Lidic, którzy w dniu masakry we wsi z różnych przyczyn byli poza nią. 19 mężczyzn oraz 7 kobiet. 6 z rodziny oraków i panią Strzybrną. Matkę pilota RAF Josefa Strzybrnego. Dodatkowo trzy, osadzone w obozie koncentracyjnym kobiety z Lidic, zmarły w trakcie marszu śmierci w 1945 roku. Niemieccy naziści byli zdeterminowani, aby zatrzeć wszelkie ślady po Lidicach. W związku z czym, po pozbyciu się mieszkańców, wszystkie zabudowania wsi zostały po kolei wyburzone przy użyciu materiałów wybuchowych. Nie oszczędzono nawet miejscowego cmentarza, który został rozkopany. Następnie teren, na którym uprzednio istniała wieś, wyrównano za pomocą buldożerów, po czym posiano w tym miejscu rośliny. Nazwa wsi została później usunięta ze wszystkich niemieckich map. Masakrę w Lidicach przypłaciło życiem 340 z 503 ich mieszkańców 192 mężczyzn 60 kobiet i 88 dzieci tragedię przeżyło trzech mieszkańców Lidic Józef Horak i Józef Strzybrny, przebywający w Wielkiej Brytanii piloci RAF oraz jeden osadzony w więzieniu w Pradze w czasie wydarzeń z 10 czerwca po drugiej wojnie światowej do wsi wróciły 143 ocalałe mieszkanki i 17 ocalałych dzieci. Dzieci zamieszkały z matkami, które przeżyły wojnę lub z dalszymi rodzinami. Jednym z ocalałych lidickich dzieci i zarazem jednym z najdłużej żyjących świadków masakry była zmarła w 2021 roku, w wieku 88 lat, Marii Szupikowa z domu Doleżalowa. Znalazła się ona wśród 89 dzieci wysłanych do Łodzi, a następnie była wśród siedmiorga umieszczonych w podpoznańskim domu dziecka. W 1943 roku została adoptowana przez niemiecką rodzinę, która zmieniła jej personalia na Ingeborg Schiller, a w 1946 roku, dzięki staraniom Czechosłowackiego Komitetu Repatriacyjnego, została zgłoszona władzom w Pradze przez przybranych rodziców i wróciła do Czechosłowacji w lipcu tego samego roku. Jako, że jej oboje rodzice nie przeżyli lidickiej tragedii, zamieszkała wraz z ciotką w Kroczechlawach, gdzie osiedliło się także wielu innych ocalałych z Lidic, a po urodzeniu córki w 55 roku zamieszkała w odbudowanych Lidicach. W późniejszych latach działała na rzecz zachowania pamięci o masakrze jako przestrogi dla przyszłych pokoleń. Innym ocalałym dzieckiem z Lidic. Które wróciło do wsi, był Wacław Zelenka. Powrócił on do Lidic jako ośmiolatek w 1947 roku z Niemiec, gdzie żył z rodziną adopcyjną. W późniejszych latach został burmistrzem odbudowanych Lidic. Efekty masakry zostały sfilmowane przez Niemców, a powstały materiał nazistowska propaganda wykorzystywała później w celu stłumienia dalszego oporu w protektoracie Czech. I Moraw. Na drugi dzień po dokonaniu zbrodni rozgłośnia radiowa protektoratu nadała oficjalną audycję, w której dumnie ogłoszono fakt przeprowadzenia eksterminacji Lidic, a także podano jej powody. Dzięki temu o tragedii wsi dowiedział się zewnętrzny świat, który zareagował na nią niedowierzaniem i gniewem, ale także wyrazami solidarności. We wrześniu 1942 roku w brytyjskim mieście Stoke on Trent, lokalny poseł Barnett Stross zapoczątkował kampanię Lidice shall live, co oznacza Lidice będą żyć, w ramach której poproszono robotników i górników z północnej części hrabstwa Staffordshire o przekazanie tygodniowych pensji na pomoc w odbudowie wsi. W ten sposób na odbudowę Lidic. Zebrano około miliona funtów, według dzisiejszej wartości. Natomiast amerykański sekretarz marynarki wojennej, Frank Knox, odniósł się do eksterminacji Lidic w następujących słowach. Kiedy przyszłe pokolenia zapytają nas, o co walczyliśmy w tej wojnie, powiemy im, co się stało w Lidicach. Innym przykładem reakcji Amerykanów na masakrę w Lidicach były plakaty z napisem, nie zapomnimy o Pearl Harbor i Lidicach. 24 czerwca 1942 roku Niemcy wymordowali wszystkich dorosłych mieszkańców innej położonej w protektoracie Czech i Moraw wsi Leżaky, gdzie znajdowała się radiostacja, która odegrała ważną rolę w przygotowaniu zamachu na Reinharda Heydricha. Główny architekt masakry w Lidicach. Karl Hermann Frank 9 maja 1945 roku poddał się żołnierzom amerykańskim, którzy przekazali go władzom Czechosłowacji. W marcu i kwietniu 1946 roku toczył się jego proces przed Trybunałem Ludowym w Pradze, w którym za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano publicznie. Na terenie praskiego więzienia Pankrac 22 maja 1946 roku. Z kolei w 1947 roku na mocy wyroku praskiego Trybunału Ludowego straceni zostali wykonawcy zbrodni. Dowódca Urzędu Gestapo w Kladnie Harald Wisman, jego zastępca Thomas Thomson, członkowie Gestapo Felkel, Forster i Gele oraz kierowca Fylczek. Jarosław Pala, który de facto zapoczątkował tragedię Lidic, został aresztowany krótko po wybuchu Powstania Praskiego 6 maja 1945 roku na rozkaz Rewolucyjnego Okręgowego Komitetu Narodowego w Slanach, który przejął tam władzę po upadku okupacyjnej administracji niemieckiej i który między innymi zajmował się ściganiem osób podejrzewanych o kolaborację. 2 maja 1947 roku. Wyrokiem Nadzwyczajnego Sądu Ludowego został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą w maju 55 roku na mocy amnestii zamieniono mu na 25 lat pozbawienia wolności. Kara miała wygasnąć w 1970 roku. Podczas odsiadki Pala bezskutecznie starał się o złagodzenie kary. Ponadto bezskutecznie jego córka. Zabiegała o jego ułaskawienie u prezydenta Czechosłowacji, Klementa Godwalda. Zmarł 9 marca 63 roku w więzieniu w Ilawie. W 1947 roku położono kamień węgielny pod odbudowę Lidic w odległości 300 metrów od miejsca, w którym pierwotnie się znajdowały, zaś w maju 1948 roku rozpoczęto budowę pierwszych domów. Jednym z ostatnich budynków w odbudowywanej wsi był Dom Kultury, którego budowa rozpoczęła się w połowie lat 50. XX wieku, a zakończyła w 1962 roku. Natomiast w pierwotnej lokalizacji wsi, na przestrzeni lat, urządzono kompleks łączący zbiorowy grup lidickich mężczyzn, pomnik i muzeum tak zwany Pomnik Lidice. Mieści się na terenie Pierwotnych Lidic i stanowi główne miejsce upamiętnienia masakry. Do tego celu oryginalną lokalizację wsi wykorzystano już w 1945 roku, kiedy z inicjatywy jednego z oddziałów Armii Czerwonej powstał tam pierwszy pomnik. Na początku lat 50. XX wieku otwarto tam natomiast pierwsze Muzeum Tragedii w Lidicach, które w 1962 roku. Z okazji 20. rocznicy masakry wsi zastąpiono nowym obiektem, a ponadto oddano do użytku główny pomnik upamiętniający tragedię, cechujący się kolumnadami. Z czasem, obok budynku muzeum, powstały dwie hale wystawowe, a nareszcie pierwotnego obszaru Lidic, także różany sad przyjaźni i pokoju. Pomnik dziecięcych ofiar wojny, poświęcony lidickim dzieciom. Które zginęły w niemieckim obozie zagłady i jednocześnie także wszystkim dzieciom, ofiarom II wojny światowej oraz inne dzieła rzeźbiarskie, takie jak na przykład posąg kobiety, zasłaniającej twarz przed płomieniami spłonącej wsi, autorstwa karela lidickiego, czy rzeźba chłopca i dziewczynki o nazwie mir, autorstwa Karela chladika. Na cześć masakry w Lidicach, nazwę Lidicka nadano ulicom w wielu miastach Czech, między innymi w Pradze, Boguminie, Brnie, Karlowych Warach, Ołomuńcu i Pilźnie, a także ulicy w Preszowie na Słowacji. W następstwie lidickiej tragedii wiele wsi i miasteczek w Stanach Zjednoczonych przemianowano na Lidice. Nazwę tę przyjęła też mała dzielnica w Joliet w stanie Illinois, co amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt w oficjalnym oświadczeniu Skomentował następująco. Nazwa Lidice miała zostać wymazana z historii. Zamiast zostać zabita, jak chcieliby naziści, Lidice otrzymały nowe życie. W Stanach Zjednoczonych powstały ponadto dwa pomniki zbrodni: w Crest Hill, wybudowany w 1942 roku, i w Phillips, w stanie Wisconsin. 31 października 1943 roku. W hołdzie zniszczonej wsi miasto Potrero w Panamie przyjęło nazwę Lidice. Także w tym samym roku, na cześć masakry północnej części meksykańskiej wsi, San Jeronimo Aculco nadano nazwę San Jeronimo Lidice, południowa część dalej była nazywana San Jeronimo Aculco. W latach 60. XX wieku, wieś San Jeronimo Aculco Lidice stała się dzielnicą miasta Meksyk. Obecnie, lidicką masakrę upamiętnia tam również plac przed Kościołem. Dziś, ponad 80 lat później, lidice są symbolem pamięci i przestrogi. Nie zapomnimy o tej zbrodni. Nie zapomnimy o niewinnych ofiarach. Historia Lidic przypomina nam, jak ważne jest dążenie do pokoju i sprawiedliwości. Każdego dnia, gdy wspominamy tych, którzy zginęli odnajdujemy w sobie siłę, by nigdy więcej nie dopuścić do podobnej tragedii.